siostry, drodzy bracia, jako że nie samą wiarą żyjemy, pozwolicie, że przedstawiam wam rachunek za wykonane prace przy remoncie naszego kościoła. Za dorobienie ogona świętemu duchowi zapłaciliśmy 1000 zł. Za 3 gołe dziewice do świętego Mikołaja 3000. Za przyprawienie rogu Mojżeszowi 300 zł. Wyczyszczenie świętej Jadwigi z przodku i ze zadku kosztowało nas 1000 zł. Za zalepienie dziury świętej Barbarze policzono nam 1500 zł. Na podwyżki dla katechetów czynności piątka na godzina. Na wody termalne ojca Rydzyka 27 milionów. Chciałbym tutaj podziękować paniom z kółka parafialnego, które w ranach matczyną wyzwociły nauki świętemu Jackowi. Oraz anonimowemu przedsiębiorcy z Wisły, który za Bóg zapłać, kochani, za Bóg zapłać, dorobił dziecko świętej Elżbiecie. Na zakończenie, jak zwykle, ogłoszenia. Cała wspólnota dziękuje Kurowi, który na okres strajku nauczycieli zawiesił swoją działalność. Tematem najbliższych rekolekcji będzie odpowiedź na pytanie, czy wiesz, jak jest w piekle? Jeśli nie, to przyjdź i posłuchaj naszego organisty. W środę z powodu przedłużającego się strajku spotkanie Żydowskiego Kręgu Literackiego ograniczy się do prezentacji piosenki w wykonaniu siostry Walerii, która zaśpiewa w duecie z księciem wikarem popularną kołosankę Połóż mnie do łóżeczka. Na nim żegnam. Ja sobie pozwolę, że udało się przedstawić na rzecz Makulanem. Musimy kończyć. Zapraszamy na nasze koncerty. Czekają inni wykonawcy. Niestety czas szybko mija. Jeżeli ktoś chce kupić kasety, to tutaj w prawej stronie będziemy sprzedawać nasze płyty. Tutaj z mojej lewej strony, a z waszej prawej zapraszam po koncercie. Będzie dziewczyna sprzedawała. A my kończymy nasz występ. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Henryk Polaczek, Wojtek Ziemba, Jolanta Golik, Teresa Madaniańska, Ania Kajdziora, Michał Adamek, Maria Makula, Makula Ben. Dziękujemy serdecznie. Cześć, ahoj. Miłego wieczoru, hej.